1, 2, 3. Dobrze mnie widać, słychać i czuć. Jeszcze raz. Halo, halo, no to witam Was serdecznie dzisiaj. Dzisiaj mam na serwisie urządzenie Brodera DCP L5500. Jest to dość nowy model, nie wiem ile on już jest tam na rynku, ale to jest nieistotne, na pewno nie jest jakimś przestarzałym modelem. Jest wyposażony w duplex, we wszystkie, że tak powiem, instrumenta, które powinno mieć urządzenie biurowe. O dużej wydajności to, chyba w granicach 8000 kartek za niewiele w zamienniku robisz. Natomiast tutaj jest dość ciekawy sam, zobacz, czy byś widział, opcja wydruku i jakość wydruku w niektórych miejscach jest sypiąca. I tutaj najlepsze jest to, że materiały eksploatacyjne, z tego co system mówi, jeszcze są bęby światłoczuły oryginalny, który ma w granicach 40% jeszcze żywotności. Cała reszta, jak fuser i toner, jeszcze jest. To znaczy, to jest chyba cały toner i tak samo się dzieje. No akurat jakby było mniej tonera, to pewnie bym tak mocno nie brudził. Ale jest dużo. Czyli sypie, to wszystko utrwala w fuserze i tak dalej. Mamy kiepską jakość wydruku. A system nam pokazuje, że mamy jeszcze 40% samego modułu obrazu. Wiecie o co chodzi? O drum, o bęben. Nie potrafię się wysłowić. I zobaczymy, czy wymiana tego druma pomoże. Do tego zastosuję zamienny, bo jest w granicach chyba 130 zł. Oryginalny, nie wiem ile, ale obawiam się, że cena jego może być zaporowa, z uwagi na to, że on jest dość dużej wydajności, a oryginalne części są, no niestety, niestety drogie. Zobaczymy, jaka będzie jakość wydruku, jak go wymienimy. Zapraszam do mnie, pokażę Ci, jak to zrobić szybko i bezpiecznie. Chodź. No dobra, słuchaj. Jest to urządzenie. Ja Ci tylko pokażę, nie wiem, czy będziesz dobrze widział, jak wejdziesz w te kluczyki ustawienia. Mamy pełen toner. Jeszcze raz robię wydruk testowy. Chcemy go wydrukować. Potwierdzimy. Tak, jeszcze raz dla celu potwierdzenia, jaka jest ta jakość wydruku. Bo on strasznie sypie, nie? Jeżeli chodzi o intensywność czerni, jest naprawdę dobra i mnie się to podoba. Natomiast nie podobają mi się właśnie te przebrudzenia. Tutaj może tego naddatku już w tym momencie nie było, ale mimo wszystko gdzieś brudzi, nie? Gdzieś brudzi. Zobaczymy teraz, jak będzie wyglądać wydruk po wymianie bębna światłoczułego, który teoretycznie jeszcze system twierdzi, że mamy go w granicach 40%. Bęben sobie, toner jest świeży, bo ja go założyłem jako świeży. Oryginalny bęben możemy tak na oko zobaczyć, że on w jednym miejscu, no już jest wytarty. Ja go jeszcze nie będę chciał skreślać, bo różnie jest. Natomiast wypakuję nowy, zamienny, zaznaczam, bo on jest dużo, dużo tańszy. A jak będzie z jakością tego modułu, zobaczymy. To jest nowy moduł bębna do tej drukarki. Zamontujemy świeży toner, który był wcześniej. Dobra, i całość wraca z powrotem. Dobra, zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądać cały ten wydruk na nowym module bębna. O czym, czy coś zgłasza? Nic nie zgłasza. Zrobimy jeszcze raz wydruk testowy. Ok. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Ale zaraz zobaczymy. Słuchaj, jeżeli chodzi o ten wydruk, gdzie ten dupleksy szły, tu była podwójna kartka, kurczę, brudna kartka, dobra, w porządku. Tu mamy wydruk pierwszy, który był no jakoś tutaj sypiący, tutaj może nie aż w takim stopniu, natomiast sam zobacz, że jeżeli chodzi o ten, tutaj jeszcze nadwyżka chyba tego tonera mogła zostać, ale jest tak inaczej. Tu jeszcze ja bym się pokusił o wyczyszczenie rolek pobierających, bo w samym dupleksie może tego tonera się nazbierało, ale prawdopodobnie po kilku kartkach może to przejść. Także sam widzisz, że mimo tego, że system komunikował, że mamy jeszcze w ustawieniach, może ja Ci to pokażę, ustawienia, nie wiem czy to było tutaj, żywotność części, ale to spróbujemy znaleźć drukarka. Kurde, gdzie to było?
Jeszcze raz, ustawienia. Informacja o urządzeniu, zobacz. Trwałość części. Mam nadzieję, że to jakoś Ci pokażę. Zobacz jedną rzecz. Że pokazuje Bemen jeszcze 40% ten oryginalny, a już był problem. Czyli co? Okazuje się, że nie zawsze te komunikaty, które generuje urządzenie, są ok. Także jak sam widziałeś, to co w danym momencie jakiś wydruk serwisowy czy trwałość części w samym urządzeniu, które pokazuje ile jest to zużyte, nie zawsze jest miarodajne do tego, co jest w stanie faktycznym, bo jakość wydruku zdecydowanie się poprawiła po wymianie bębna światłoczułego, co powinno być jeszcze na tyle około 40% zapasu. Natomiast nie, bo przecież wydruk pierwszy, późno kartkę przewróciło. Zobacz, po wymianie bębna w drukarce Brother. Całkowicie inny. Tymi rzeczami się nie przejmuj, bo jeżeli ten toner gdzieś się tam znajdował, gdzieś on tam pydził, to na pewno na tych rolkach został i on przy pierwszym wydruku może Ci nie wyrzucić, natomiast każda kolejna strona powinna być dużo lepsza. Także sam widzisz, zaczynamy od tego, że trzeba te elementy eksploatacyjne wykluczyć. Mam nadzieję, że jakoś Ci to rozwiąże w danym momencie problem z urządzeniami, bo one są dość proste, tylko trzeba najpierw zacząć od najprostszych rzeczy. Jeszcze taką sprawą wcześniejszą, w tym urządzeniu był toner, który w jednym miejscu, jak ja go zdemontowałem, on miał niby tam 50%, on sypał i to wszystko w urządzenie gdzieś tam wpadało i zostawało to na wydruku, mimo tego, że on był w 50% tylko zużyty, ale mógł być też niestety już trefny, czyli te cykle jego spowodowały to, że dobrze kaseta nie trzymała proszku, on wylatywał na wydruk i później to wszystko utrwalało w piecu, czyli tym akcentem technicznym pozostawiłbym ten temat. Przede wszystkim toner zmień, później jeżeli się jakoś nie poprawia, zmień ten bęben, mimo tego co ta drukarka mówi lub każda inna, bo niestety, ale te liczniki są niezbyt miarodajne. Dziękuję za Twój czas, ja uciekam dalej. Łapka do góry, jak się podobało, czy masz jakieś pytania, komentuj, bo przecież wiadomo, że każdy przypadek jest inny, natomiast ten był adekwatnym materiałem eksploatacyjnym. Mógłbyś to zrobić sam, kupić tylko te elementy, one nie są drogie. W zamiennikach oczywiście, w oryginałach są drogie i ja już nie ględzę, tylko uciekam do pracy, bo jest jej naprawdę dużo, a dzisiaj jest 30. Trzeba się sprężać. Dziękuję Ci za Twój czas. Zapraszam jutro. Jutro jest piątek. Raport będę robił jutro albo pojutrze. Cześć. Na razie. No to hej.